profesorze, jak w Pana opinii wyglądać będzie sytuacja polskiej kardiologii w najbliższych latach w takiej sytuacji, kiedy obniżone są wyceny i kiedy wchodzi się szpitali? Czy są jakieś zagrożenia z tym związane? Ja myślę, że pewnie zagrożenia są głównie dla tych ośrodków, które nie znalazły się w sieci. Miały być ogłoszone konkursy, no ale na razie ich nie ma. Została przedłużona ta kontraktacja, która była dla tych ośrodków i myślę, że jest to taki ruch, który wynika z tego, że zdaje się nie ma za dużo pieniędzy do podziału. One mają się, tak jak zapowiadał wicepremier Morawiecki, pojawić w przyszłym roku, ale w tym ich nie ma. I myślę, że dlatego te kontrakty dla ośrodków pozasieciowych, nazwijmy to tak, przedłużono, żeby dać im przetrwać, no a potem się zobaczy, czy będą pieniądze na kontrakty, czy nie. To oczywiście zawiera w sobie jakiś element niepewności i niebezpieczeństwa, no bo nie wiadomo, czy rzeczywiście te konkursy się odbędą, bo jeśli się nie odbędą, to te ośrodki po prostu mogą upaść. A no, trochę tych ośrodków poza siecią się znalazło. Jeżeli ta sieć leczenia ostrych zespołów wieńcowych, która jest w Polsce dość gęsta i dobrze, bo zapewnia to szybki transport chorego z zawałem serca czy ze stanem przedzawałowym, czyli z niestabilną dusznicą bolesną, do ośrodka kardiologicznego, gdzie można zrobić mu zabieg angioplastyki, no to jeżeli ten transport się wydłuży na skutek tego, że te ośrodki znikną albo zostaną wygaszone, to wtedy będziemy mieli wyniki leczenia gorsze niż mamy, a mamy jedne z najlepszych w Europie. To jest takie niebezpieczeństwo realne? No, tego właśnie nikt nie wie. To jest jedno z zagrożeń, które może się zrealizować, oby się nie zrealizowało i oby rzeczywiście te ośrodki, jeżeli nawet nie będą w sieci, miały szansę wystartować w konkursach i dostać pieniądze na leczenie chorych. Bo to są często ośrodki, które leczą i wykonują zabiegi angioplastyki u 1000 czy więcej chorych na zawał i chorych na chorobę wieńcową rocznie, więc to nie są banalne cyfry w skali kraju. Wspomniał Pan profesor o pacjentach z niestabilną dusznicą bolesną. Oni nie zostali ujęci w trybie tym, w trybie nielimitowanym. Co to oznacza dla pacjentów, dla kardiochirurgów, którzy się zajmują tą grupą? No, myślę, że to jest krok w złym kierunku i on wymaga naprawy, moim zdaniem, dlatego że niestabilna choroba wieńcowa kiedyś była nazywana stanem przedzawałowym i to określenie jakoś znikło, ale ono bardzo dobrze odzwierciedla stan tych chorych. To znaczy są to chorzy, którzy jeszcze nie mają zawału, ale za chwilę go mogą mieć. Jeżeli oni wypadną teraz z procedur nielimitowanych, tylko wejdą w procedury limitowane, no to można sobie wyobrazić, że jeżeli w jakimś szpitalu wyczerpie się kontrakt, a może tak być, bo na ogół tak jest, że wyczerpuje się kontrakt na procedury elektywne, planowe, no to wtedy ci chorzy będą musieli być przyjmowani poza kolejką i oczywiście, że będą leczeni, tylko że to wpędzi szpitale w długi, bo dlatego, że to finansowanie planowych zabiegów jest dwukrotnie niższe w stosunku do zabiegów wykonywanych w trybie nagłym, ostrym. I myślę, że to jest niedobre i dla chorych, i dla szpitali. Dla chorych dlatego, że grozi im zawał, a mogą być z jakichś przyczyn nie dowiezieni szybko czy nie zrobieni, a dla szpitali tym, że będą miały ujemny ekonomiczny wynik, bo Narodowy Fundusz Zdrowia zapowiada to, że nie będzie płacił za nadwykonania już więcej. No, w związku z tym, jeżeli ktoś będzie robiony w trybie planowym poza kontraktem, który się wyczerpał, no to będzie dla szpitala wtedy kosztem, co nie jest dobre.